tym roku większość promocji poznańskiego budżetu obywatelskiego, przynajmniej na winogradach, przeniosła się do internetu. To oczywiście wina epidemii koronawirusa. Ta sytuacja wywołała lawinę internetowych informacji, w tym filmów. Ostatnio informowaliśmy Państwa o nagraniu, które stworzyły dzieci z przedszkola numer 181. Dziś krótkie nagranie firmują także dzieci ze szkoły podstawowej numer 12. Obie placówki z osiedla Zwycięstwa. Mamo, tato, babciu, dziadku, ciociu, wujku, sąsiadko, sąsiedzie, oddajcie swój głos! Nie czekaj na los, tylko oddaj swój głos. My naszą szkołę uwielbiamy i do głosowania zapraszamy. Ta niezwykła zachęta do głosowania dotyczy przede wszystkim projektu pod nazwą Nowoczesne Szkoły i Przedszkola na Winogradach. Projektu związanego właśnie z przedszkolem 181 i szkołą podstawową numer 12 oraz podstawówką numer 11 z osiedla Wichrowe Wzgórze. Jest to projekt, który obejmuje placówki oświatowe z naszego osiedla. Są to szkoła podstawowa numer 11 na Wichrowym Wzgórzu, przedszkole numer 181 na osiedlu Zwycięstwa i szkoła podstawowa numer 12 na osiedlu Zwycięstwa. Projekt opiewa na łączną kwotę 600 tysięcy złotych, która zostanie rozdzielona pomiędzy te placówki, a głównym celem projektu jest modernizacja terenów wokół tych placówek, czyli modernizacja dziedzińców wejściowych, przede wszystkim przed obiema szkołami, czyli szkołą podstawową numer 11 i szkołą podstawową numer 12 oraz modernizacja dziedzińców wewnętrznych. W ten sposób przed wejściami do szkoły, poza tym, że uzyskamy piękną, nowoczesną i bezpieczną nawierzchnię, to ta nawierzchnia zostanie wyposażona dodatkowo w elementy zabawowe. Będzie to poziomy plac zabaw, zarówno przy jednej, jak i przy drugiej szkole. Pojawią się również elementy zieleni, także powstanie zupełnie nowa, inna koncepcja niż ten dotychczasowy, no i zniszczony już niestety beton. Ponadto w dziedzińcach pojawią się tak zwane ekoklasy, czyli będzie możliwość prowadzenia z uczniami na przykład zajęć na świeżym powietrzu, jak oczywiście pozwolą na to warunki pogodowe. Uczniowie będą mogli tam spędzać przerwę, bo ten teren będzie pięknie zagospodarowany. Chociażby można zaobserwować na wizualizacjach, że poza tym, że pojawią się ławeczki do siedzenia, to pojawi się również zieleń urządzona, całość zostanie pięknie zagospodarowana. Pojawią się też elementy takie, które będą sprzyjały właśnie prowadzeniu lekcji, ale myślę, że warto tutaj też dodać, że te obiekty będą otwarte i ogólnodostępne, także w godzinach dopołudniowych oczywiście będzie korzystała z nich szkoła, czyli dzieci uczęszczające do tej szkoły, natomiast w godzinach popołudniowych będą mogli korzystać z tych obiektów mieszkańcy, bo one będą otwarte i ogólnodostępne. Ponadto również projekt zakłada zakup wyposażenia, nowoczesnego wyposażenia multimedialnego do przedszkola i szkoły, no dzięki czemu zajęcia będą mogły być prowadzone w jeszcze bardziej atrakcyjnej formie niż to się odbywa dotychczas. Także warto wziąć udział w tegorocznej edycji, warto zagłosować. Jest to jeden głos spośród czterech, którymi dysponujemy, także każdy na pewno znajdzie jeszcze swój projekt, ale warto zagłosować również na nasz winogradzki. Myślę, że lata wcześniejsze, i warto to podkreślić, i za każdym razem też to o tym wspominam, pokazują, że wygrana w tym projekcie równa się właściwe, konkretne dofinansowanie na naszym osiedlu, bo przecież dzięki poprzednim edycjom budżetu obywatelskiego, które wygraliśmy, no i mamy nadzieję, że w tym roku też dzięki Państwa zaangażowaniu i wsparciu nam się również wszystkim uda, to przecież zostały i zmodernizowane oba place zabaw przy przedszkolach na osiedlu Wichrowym Wzgórzu, czyli przy przedszkolu numer 37 i 185. Powstała minisala gimnastyczna w szkole podstawowej numer 11 na Wichrowym Wzgórzu. Zostało oświetlone boisko TPS Winogrady oraz pojawiły się na nim nowoczesne trybuny i boksy dla zawodników.
W szkole podstawowej numer 12 na osiedlu Zwycięstwa powstała nowoczesna aula, a jeżeli cofniemy się jeszcze 5 lat wstecz do roku 2015, no to przecież w poznańskim budżecie obywatelskim wygraliśmy Winogradzki Park Sportu i Rekreacji, największy obiekt tego typu, ogólnodostępny i otwarty nie tylko na Winogradach, ale i w Poznaniu. Także warto oddać swój głos, kosztuje to nas niewiele wysiłku. Może zagłosować każdy, również dzieci, oczywiście dzieci pod opieką rodziców. A naprawdę widać tego efekty na naszym osiedlu i możemy sprawić, że będą kolejne efekty, powstaną kolejne, chociażby piękne, takie poziome place zabaw, których u nas nie ma, a myślę, że bardzo wzbogacą naszą tutaj winogradzką przestrzeń. Na koniec przypomnijmy, aby zagłosować na projekt Nowoczesne Szkoły i Przedszkola na Winogradach, wystarczy wejść na stronę www.pbo21.um.poznań.pl i wśród projektów rejonowych wybrać ten o numerze 15. Głosowanie trwa do 20 listopada do godziny 12 w południe.